To nie jest kierunek, który się wybiera po to, żeby w Polsce się rozwijać mocno. To jest kierunek, który wybrałem, żeby zdobyć dodatkową wiedzę. I dzięki psychologii klinicznej poznałem głębokie procesy psychologiczne, które się w ludziach dzieją. Później ta droga się bardzo wiła i w końcu dotarłem do tej ciężkiej gastronomii, która nie jest pracą od do, tylko po prostu to jest praca, która zawładnie całym naszym życiem. Oglądam czasem jakiś chillout niedzielny i jest to świetny czas, ale tak naprawdę bardzo dużo uczy też ten program. I oczywiście mama, jesteś moją mistrzynią, jak i babcia była, więc zawsze mi to przywołuje trochę ten klimat rodzinny. I tam nie jest nic sfingowane, tam jest wszystko takie, jak po prostu jesteś. Nie ma kreacji w zasadzie. Nie ma scenariusza. Dlatego czasem właśnie oglądam. Wydaje mi się, że powinien kierować się własną intuicją. No i mieć bardzo dobrego menadżera, który będzie pilnował jego spraw dotyczących już nie sfery tworzenia kuchni. Każdą radę od każdego człowieka spotkanego na mojej drodze przyjmuję bardzo poważnie i z każdym rozmawiam. I tym bardziej, jak to jest rada od tak bliskiej mi osoby, jest to dla mnie bardzo cenne. I w zasadzie powiedziałaś o jednej rzeczy, ale to jest bardzo złożony temat i na pewno nowy. Nie na 3 minuty. Ja marzę o tym, żebyśmy się kochali dalej i żeby nasze światy były światami, które gdzieś się spotykają, bo jest o czym mówić, a wspólne zainteresowania i wspólny świat to jest początek bycia razem, spędzania większej ilości czasu razem. A przede wszystkim chyba chciałabym razem z Tadeuszem mieć restaurację, ponieważ ta restauracja miałaby sens. Rozumiemy się bez słów. No raczej, to deal, robimy? Robimy.